Nie, to nie są nogi mojego męża, tylko moje. Bardzo długo hodowałam je, żeby przetestować Ewelinę kosmetyczną. Zgubiłam w ogóle tą szpatułkę, ale będziemy to ściągać najwyżej nożem. Zobaczcie, jakie mam fantastyczne włosy na nogach. Idealne po prostu pod laser. O, w ogóle dajcie znać, czy chcecie test jakichś laserów takich, typu brauny, typu Philips, te takie za tysiaczka. Poświęcę się, kupię. U mnie to od razu będzie widać efekt. Ja też będę mógł z tego skorzystać? No pewnie. Majka, uciekaj, bo jeszcze Ciebie ogolę. Czas ściągnąć futro. Właśnie ja mówiłam, że zgubiłam tą szpatułkę, więc wzięłam nóż z domu. No i faktycznie, jak się uhoduje piżmaka, to to o wiele lepiej, o wiele łatwiej schodzi. Są trochę czerwone. Zobaczcie, jakie ja mam głęboko te cebule, jakie ja mam dziury na nogach aż od tego. Tak to wygląda już w efekcie końcowym. Jak widać, nie wszystkie włosy zniknęły. Są lekko podrażnione, no ale na pewno nie są gładkie jak z reklamy.